Moje zainteresowanie Dzikim Zachodem, a w ogóle Teksasem i Ślązokami w Teksasie, to czysty przypadek. Jak miałem 17 lat, zacząłem kręcić filmy. I jako dzieci, przedłużenie dzieciństwa, robiliśmy też westerny. W Bojszowach było dużo koni chętnych do tego, więc robiliśmy Dziki Zachód na Bojszowach. I któregoś dnia wziąłem sobie książkę, zacząłem czytać. No i nagle dowiedziałem się, że ślązoki są i w Teksasie, i w Brazylii. No ci z Brazylii mnie za bardzo nie ciekawili, ale ten Teksas mnie zaciekawił. No ale każ tu dotrzeć do jakiejkolwiek głębszej literatury. Wymyśliłem sobie najpierw, że zrobię film Emigrant. Było to w 70 roku, jak miałem 20 lat. Zrobiliśmy o Emigrancie na południu, tam jego przygody, i wtedy wpadła mi w książka Andrzeja. Brożka, ślązacy w Teksasie. No jest to opracowanie takie już naukowe. Ciężko to do mnie wchodziło ale parę rzeczy żem wyłuskał stamtąd i pomyślałem, że zrobię film o ślązkach w Teksasie, ale już w większym formacie, w większej formie. Na to już były potrzebne lepsze rzeczy, jak na przykład kamera lepsza, lepszy sprzęt, taśma, no ale przede wszystkim no ta wiedza, wiedza co te Ślązoki tam robiły, jak się tam dostały, jak to w ogóle przenieść, bo Śląsk tu, to nie Śląs w Teksasie. Jak w Bojszowach zrobić preria, jak te y, dziki zachód wyglądał, gdzie te ślązoki pierwsze chałupy stawiali i tak dalej. No i zacząłem myśleć o filmie Człowiek znikąd. I tam powstał pierwszy rys o tym, że Ślązoki są w Teksasie, że służą w armii amerykańskiej, że są na wojnie secesyjnej, mają kłopoty z Indianerami. potem nawet mieli po wojnie secesyjnej kłopoty z Ku Klux Klanem. No i ciągle były te kłopoty. Zawsze te chłopy były nie na swojej wojnie, nigdy u siebie. I początek jak wyczytałem to było wszystko płacz, płacz. I nie rozgodali jak, że słodki było to nasze Śląsko, do którego już mieli trudno wrócić, bo barierą było morze. Właśnie jak jechali tam, to ich pochuśtało, niektórzy umarli, no i szmata do morza i ryby zezarły. I to po tym się dowiedziałem, jak już byłem w Teksasie, kiedy zrobiłem już całą trylogię, kiedy dostałem na tym pokazie człowieka znikąd książkę Linceja Bakera. Gdzie jeszcze zgłębiona bardziej jest ta sprawa Ślązaków na dzikim zachodzie, napisana przez Amerykanina właśnie i dużo zdjęć, które bardziej moją wyobraźnię jakby jeszcze wyostrzyły i wtedy powstały następne filmy. Moje filmy są czysto amatorskie. Niektórzy myślą, że amator to coś gorszego, a przecież to miłośnik i ta iskra moja sprawiła, że zapłynęły całe Bojszowy, bo za mną poszli inni. A wiadomo, western to mm, trochę tych ludzi potrzeba różnego typu, więc bar był jedną z podstawowych Zbieranin tych ludzi, którzy grali w westernie moim, oni nawet nie umieli w pokera grać. Oni grali w skata, ale w filmie to wychodziło, że to poker. Oni wszyscy cieszyli się, jak konno, a konie skąd? No, tylko w niedzielę się kręciło, bo wtedy konie były wolne, wszystkie robiły w polu. Także było drugie rodeo, zanim my go siodłali, bo one nigdy pod siodło nie były, tylko do robienia na polu i w maszynach, we wozach. No oczywiście była też ciekawość tych ludzi, że przychodząc na plan chcieli popatrzeć. To oczywiście byli zaraz przebrani i musieli grać. I ja dzisiaj patrząc, kiedy już moi starzy aktorzy grają od lat ich dzieci, ich wnuki, to bez nich nie byłoby tego filmu. Ja im bardzo za to dziękuję. No, my robili westerny, ale w bojszowach i koła, gdzie były pokazywane, ludzie trochę się śmiali, że bawimy się w te jakieś nie nasze sprawy. Dopiero kiedy do bojszów przyjechali prawdziwi Amerykanie z Teksasu, Ślązoki z Teksasu, koło historii się zamknęło. Ludzie otworzyli oczy, a kiedy na placu przed Urzędem Bojszowskim zaśpiewali teksańczycy oczy Teksasu to jest taki hymn Teksasu wtedy powiedzieli, Józek miał rację. No i stało się. Józek musi jechać do Teksasu. Broniłem się, bo bałem się, że teraz pryśnie wszystko to, co kiedyś było w moich marzeniach. Teksas jak Teksas, krzoki, kaktusy, plaskaty krajobraz. No ale najlepsze co wszystkiego, co tam było, to ci ludzie. Pamiętam jeden z licznych spotkań z tymi ludźmi, które mówiły o tym, jak sa kiedyś żyli, jak ich Indianery tropili, czyli to w nich jeszcze było to, o czym ja robiłem, to nie było kłamstwem. No oczywiście nie widziałem już tam kiecek śląskich, ale to już wiem, że w listach pisali, a jak Hanka pojedzie do Ameryki, to nie bierzcie tych kiecek, bo to na grzech, a pośmiewisko służy. Ja w moich filmach dalej używam tej kiecki, żeby tą śląskość, Podkreślić. A już najwięcej pamiętam, kiedy było po naszemu, czyli po śląsku, i ci nasi ludzie tam w Teksasie udali po śląsku, to był jak łyk źródlanej wody. Te słowa archaiczne śląskie przetrwały, bo przetrwały ślązoki. Ja jestem chory na Śląsk, bo ludzie, którzy zapomniałem o korzeniach, to zatracają się. I ja nigdy nie robiłem tych filmów pod nagrodę. Ja filmy robię po to, żeby przetrwała historia tej Ziemi, żeby to, co było, jeżeli jest możliwość pokazania tego, to ja to pokazuję. Staram się to wszystko robić tak, żeby to było prawdziwe. Ja scenariusze nie piszę, bo życie napisało scenariusz, ja tylko ten scenariusz od starych ludzi wydobywam. I kiedy mi się udaje to wszystko pokazać, to wiem, że jestem bogatszy duchowo i moja Ziemia. I dookoła ludzie.